Glinianka wreszcie zwycięska. Podopieczni Zbigniewa Grzesiaka wygrali pierwsze spotkanie w rundzie jesiennej, gromiąc u siebie 5-0 Dwernicki Stoczek Łukowski. Wynik mógł być znacznie wyższy, ale gospodarze zmarnowali mnóstwo dogodnych sytuacji. Nieskuteczny był przede wszystkim Łukasz Gromba, który powinien zdobyć 7 albo 8 goli. Ostatecznie skończyło się jednak na klasycznym hat-tricku. Popularny skrzat ustrzelił go w 5., 10. i 34. minucie. Po przerwie Dwernickiego dobili Konrad Król oraz Michał Borowski. Goście kilkukrotnie zdołali zagrozić Lubliniance, ale nie zdobyli ani jednej bramki. Najbliżej pokonania Marcina Zapała był Paweł Sudowski, który w 38. minucie trafił w poprzeczkę. Nie udało się tutaj obniżyć punktu, wiesz? Szkoda. Szkoda tej pierwszej bramki, pechowo padła. No i drugą połowę przespaliśmy. Przypadkowo stracona bramka. I teraz koniec. Łukasz Gromba, będzie śnił się panu po nocach? Trzy bramki, które dzisiaj strzelił? Być może, bardzo dobry zawodnik. No, jedną miałem na rękach, no ale niestety, no, tak jak powiedziałem, dobry zawodnik. Powodzenia mu dalej życzę. W kilku innych sytuacjach udało się jednak obronić panu. Udało się, tak. No. Jednak treningi liczne sprawiły, że coraz lepiej gram. Zobaczymy, jak będzie za tydzień ze Szczebrzeszynem. Postaramy się powalczyć chociaż o ten punkt, choć będzie bardzo ciężko. Powoli możecie szykować się właściwie już do powrotu do okręgówki. Myśli pan, że to doświadczenie nabyte w czwartej lidze pomoże później? Tak, i to bardzo. Szczególnie, że to są dużo lepsze zespoły od nas, z którymi potrafimy jednak, tak jak przykład Włodawy, potrafiliśmy powalczyć. Brakowało nam tylko szczęścia.